złapaliśmy sobie stopa do Bangkoku w tym całym deszczu, pomijając to, że tak lało, że to była jakaś tragedia. No i zatrzymuje się auto. Ja się pytam, gdzie jedzie. On mówi, że jedzie do Bangkoku. No więc ja cały uradowany wołamy Liskę, że wsiadamy, ale patrzę, a tam z tyłu w tym aucie wszystkie miejsca już są zajęte. Jakby no cała w pięcioosobowym aucie było pięć osób. No ale mówi, że dawajcie, no wsiadamy. No to wsiadamy, jakoś tam się ścisnęliśmy z Eliską z tyłu. Siedliśmy do tego auta i jechaliśmy w 7 osób w pięcioosobowym aucie. No i się okazało, że on po drodze jeszcze jedzie na plażę, ten gość z tą całą rodzinką. I nas też zabrał na tą plażę. Jakby w ogóle nie uzgadniał z nami, czy chcemy tu jechać, czy nie chcemy tu jechać. Po prostu powiedział, że jedzie na plażę. No i pojechaliśmy z nim. I tak to sobie będziemy teraz plażować z jakąś tajską rodziną. Na takiej oto turystycznej plaży. Spoko, że dzisiaj dotrzemy do tego Bangkoku, bo dziś mamy spotkanie z tymi ludźmi od wolontariatu, o którym mówiłem. Dziś się spotykamy, kurde, nie wiem, nie chcę tak na wiatr wychodzić. A dzisiaj się spotykamy z ludźmi od wolontariatu, w którym będziemy brać udział najprawdopodobniej. Dzisiaj mamy z nimi spotkanie, ustalamy jeszcze jakieś tam szczegóły. No i pewnie będziemy niedługo zaczynać. Super wolontariat. Później opowiem o szczegółach, jak się z nimi spotkamy i dowiem się więcej o szczegółach, jak to będzie wyglądać. A tymczasem idę plażować z tajską rodziną. Dalszą drogę na szczęście zaproponowali na pace, więc będziemy sobie już wygodniej jechać, a nie w tym ścisku. Taki kurort w ukroju Pattayi. Okej, no i dotarliśmy do Bangkoku. Spotkaliśmy się wczoraj z ludźmi od wolontariatu. No i wszystko się udało. Będziemy dla nich wolontariować. Będzie to polegać na uczeniu dzieci. Najpierw tutaj w Bangkoku, w samym Bangkoku będziemy robić dla nich jakieś paczki takie świąteczne teraz, a później pojedziemy z nimi na północ do jakichś szkół, w których będziemy je uczyć podstaw angielskiego. A ci ludzie od wolontariatu w ogóle nam udostępnili mieszkanie, więc mamy swoje mieszkanko tutaj. A więc będziemy... Ale głośno jest w tym mieście. To miasto jest ogromne. A więc będziemy sobie po prostu żyć. Mamy swoje mieszkanko, będziemy mieli swoją pracę. Więc najbliższy czas, chyba około tygodnia, może ponad tydzień będziemy właśnie w tym Bangkoku. No a później ruszymy z nimi na północ do tych szkół uczyć te dzieci. Bardzo mi się to podoba. Ci ludzie są bardzo spoko. Bardzo mi się podoba to, że będziemy mogli sobie trochę pożyć w tym Bangkoku. Tymczasem idziemy do 7-Eleven zrobić jakieś zakupki na śniadanie. A później pokażę wam nasze mieszkanko i naszą okolicę w ogóle. Jak wyglądają takie blokowiska w Bangkoku.
głupia. Jezusie, czasami znalezienie jedzenia jest tak frustrujące, tym bardziej jak się jest głodnym i chce się wegetariańskie jedzenie. I jeszcze jak nikt dookoła nie rozumie nic po angielsku. Albo jak to ja nie umiem mówić po tajsku. Pani jaka słodka, chciała sobie zrobić zdjęcie z nami, że kupujemy jej napoje. No i takie oto właśnie moje mieszkanko w tym Bangkoku, w którym spędzimy jakiś czas teraz. Będziemy sobie mieszkać jak prawdziwi Bangkokczycy. Fajnie, trochę się tym jaram, bo lubię takie poznawanie miasta bardziej lokalnie, a nie turystycznie. Więc cieszę się, że mamy mieszkanie i będziemy mieli w sumie taką jakby pracę i cieszę się tym bardzo. Dzisiaj wstaliśmy trochę wcześniej, bo zaczynamy już dzisiaj pracę. Mamy coś tam, jakieś zadania ma dla nas ten wolontariusz, jakieś koce tam musimy zanieść. Jakie to miasto jest głośne i zakorkowane, to jest tragedia. Jechaliśmy teraz do miejsca, w którym się mamy z nim spotkać. I masakra. O, dzwoni ziomek. Dobra, mam jeszcze 10 minut. Nasz ziomek powiedział, że będzie po nas za 10 minut. A więc Eliza musi znaleźć herbatkę mrożoną. Ja z niej nie mogę. Eliza, widzę herbatkę mrożoną. Gdzie? Jest zamknięte chyba. Na szczęście znalazła, bo już wpadała powoli w szał. Poszliśmy na jakiś taki chiński targ szukać koszulek dla dzieci. To jest koszmar. Tutaj podobno jest kilkadziesiąt pięter i na każdym piętrze są takie targi z chińskimi ubraniami. Wow, ja się czuję, że raka dostaję od stania tutaj. Znowu idziemy na wolontariat. Mamy szyć jakieś worki na prezenty dla dzieci.
A mam nadzieję, że będzie inaczej niż wczoraj, bo wczoraj mieliśmy jakąś tragedię dosłownie. Cały dzień chodziliśmy i załatwialiśmy jakieś rzeczy na mieście. I było to takie... Nie wiem, nie byliśmy tam za bardzo w ogóle potrzebni, tylko chodziliśmy za tymi ludźmi, oni załatwiali jakieś rzeczy. Więc czuję, że zmarnowałem po prostu dzień. Mogliśmy robić inne rzeczy. Czuję się w tej pracy jak elfik. Robię paczki dla dzieci. Dzisiaj szyliśmy takie worki. Wczoraj właśnie kupowaliśmy materiały na worki i takie różne ozdoby świąteczne i tak dalej. Gdyż będziemy robić prezenty dla dzieci. Dzisiaj robiliśmy worki, na te prezenty szyliśmy. Było całkiem miło. Puszczaliśmy sobie świąteczną muzyczkę. To jest śmieszne w ogóle tutaj. Bardzo próbują zrobić taki świąteczny efekt, wszędzie są choinki i tak dalej, no ale to nie jest ich dzisiejsze święto, bo oni są innego wyznania, więc to są bardzo coś sztuczne święta. Poza tym na Lwowie jest 30 stopni, więc tego się w ogóle nie czuję. Teraz sobie chillujemy i zaraz idziemy do jakiejś kawiarni sobie posiedzieć. W końcu trochę czasu dla siebie. Tak. Znaleźliśmy mega ładną kawiarnię, gdzie mają matcha. Mam nadzieję, że to będzie fajna, dobra matcha. Co ja miałem? Nie wiem, co miałem powiedzieć. Wiem, co miałem powiedzieć, że te kawiarnie są otwarte do... Ta jest wyjątkowo do późna, bo do 19, cała reszta jest do 18. Słabo. Teraz elfikami robimy paczki dla dzieci. Wczoraj szyliśmy takie torby. Szyliśmy je na inne rzeczy, a teraz... A teraz mamy to wszystko do zapakowania. Już część tam pakujemy, ale no jeszcze trochę nam zostało. Robimy takie paczki świąteczne po prostu dla jakichś potrzebujących dzieci. A ja przyszedłem po chipsiki, bo nie samą pracą człowiek żyje. Chipsiki też są potrzebne. Krewetki tutaj smakowały dosłownie tak. Totalnie pamiętam, kojarzę smak. Ale ty wiesz, które są te? Serio? Skończyliśmy na dziś wolontariat. Jestem tak zmęczony, strasznie długo dzisiaj pracowaliśmy. Ale zrobiliśmy 200 paczek dla dzieci. Jestem tak dumny z tej pracy, naprawdę. Mega się cieszę z tego projektu. A skoczyliśmy w jakieś małe zakupki do 7-Eleven. I
coś zjemy, bo pada na twarz serio po tym dniu pracy. Mamy dziś wolno od wolontariatowania, więc wyszliśmy sobie trochę na miasto pojeść dobrych rzeczy i pozwiedzać jakieś świątynie, bo jeszcze nigdzie w sumie nie byliśmy w tym Bangkoku. No byliśmy, ale w mało miejscach. Więc idziemy sobie dzisiaj trochę pochodzić po mieście w turystyczne miejsca. Czy ja mogę coś nagrać?